Hej, cześć, witajcie, z tej strony Foxes. Witam was w trzecim odcinku z naszej serii z Minecrafta na jednym bloku, który już nie jest jednym blokiem, bo pozłożyłem drugi, już jest więcej bloków. No, i witam was z wnętrza domku, tak, skończyłem domek, jest piękny. Musicie przyznać, jeśli powiecie, że jest brzydki, to przynajmniej powiedzcie, że jest przytulny. Jak sądzisz, drogi widzu, że jest domek ładny i przytulny, zostaw łapkę do góry. A jak sądzisz, że nie jest przytulny i piękny, to zostaw łapkę do góry, ale napisz na przykład, żebyś zbudował lepszy. O, dokładnie tak. Komentarz napisz, łapkę do góry zostaw i subskrybera z dzwoneczkiem. Patrzcie, tu mi się zrespiło drzewo gigant, no. Patrzcie, ile tu z przedmiotów jeszcze z tego drzewa spada. Ja tutaj wyzbierałem wszystko, dalej przedmioty spadają, nie? Magia jakaś. A ty co się gapisz? W ogóle patrzcie, ile mam ten. Ile mam trawy już. Takiej prawdziwej trawy, nie? Że taka ziemia, ziemia, tylko trawa ładna. O, to jest pokczamp. Ty, on... Co on tam robi? Chłop, co się rozgląda? Ty! Oszukane tu jest. Kurcze, pieczone. A z drugiej strony też jest? Ło, człowieku! Musimy naprawić, żeby nie wyglądało brzydko. No, przesuń się. Gruboliu. A tak, bo wam nie powiedziałem, widzowie. Co będziemy robić w tym filmie? W tym filmie mi się wydaje, że spróbujemy zrobić farmę. Farma się przyda. W ogóle nawet nie wiedziałem, że mi wypadło wiaderko z wodą. Patrzcie, jakie mam wiaderko z wodą fajne. Kozackie. Normalnie tak, tak, byczku plus jeden dla tego wiaderka. O nie, co ja gadam. Dobra, tak, to biorę. Nie, na razie nie biorę wiaderka, bo później. Znaczy, mógłbym lód rozwalić, ale ja chcę wiaderko mieć. I co? Czego zrobimy farmę? Na pewno musimy mieć farmę zboża takiego, o. Takich seedsów. Z tych seedsów, w sensie, że będzie zboże, czy tam jakieś inne coś tam wyrośnie, fajne, tak? Zrobimy farmę marchewków. Farmę melonów może. Jagódków. To z prawej strony tu będziemy robić, tam. Dobra. Zrobimy tak. Kurczę pieczone, trochę nam się skończył dirt. Trudno. Kopiemy. Pokopiemy, a tą farmę to ogarniemy na chillku. No pa. Frajer. Dawaj go. Łapać go, frajera. Poleciał. Rekord skoczni. I dobra, jego też zablokujemy jakoś, żeby nie łaził tu. Narro. Dobra. Przynajmniej łazić nam nie będzie na razie. Później się mu zrobi jakąś zagrodę, spokojnie. Nie jest tak, że niehumanitarnie go tam przytrzymuje. Wbrew jego woli, spokojnie. O, no nie, no i kolejny się musiał zrespić, nie, no najgorzej. Dawaj dyrta. I teraz kobalt będzie leciał, nie? Jak na złość potrzebowałem kobla, to no. No nie, wykopałem złoto tym. Najgorzej. Chodź. Kici, kici. O, mam cię. Chodź, bo ty się wywalisz na plecy, jak twój poprzedni kumpel. Żul odszedł. Nie wiem, jak go nazwiemy. Może coś wymyślę. Kicaj. Jak go podjechał od razu tam. Oho. Fajnie. Blok z ziemią. Dobra, ty mamy trochę tego dyrta. Myślę, że jesteśmy w stanie tutaj jakąś pseudofarmę zrobić. Tylko to zetniemy. Ty dawaj kicaja na chatę, chodź. Samobójca, halo. O ty, prawie spadłem. Dobra. Dobra, potrzebujemy zrobić farmę. Tak, bierę wiadro. Wioderko. W ogóle ja tu gdzieś mam jeszcze dyrta? Nie, nie mam już dyrta.
wiem, powiedzmy, żebym gdzieś to tu zbudował, nie? W sensie teraz tak, co chcę zrobić? Potrzebuję tak wylać. I zrobić tutaj takiego triksa. O kurczę, pieczone. Gościu, ty mnie nawet nie próbuj spychać. Jesteś u facetki. Żulu. Dobra, czekajcie, musimy zrobić... Ciekawe, czy mi to wyjdzie tak, jak chciałbym, żeby mi to wyszło. I drugi tu. No dobra, no nie wiem, czy to tak wyszło, jak chciałem, ale... Ale mamy nieskończone wiodyrko. Ty jak zasuwa tam? Gdzie ty leziesz? Chłop zaraz spadnie. Dobra. No i co, sadzimy tu różnego rodzaju plony, nie? Ale żebym to powiedział teraz, kozacko. To obieremy, tu gdzieś była marchewa. Nie ma tyle z rzeczy, które możemy zasadzić. O, melony. To melony też możemy. Dobra, pa, pyk, pyk. A to chyba mogę tak o, po prostu, nie? Dobra, to to położmy. Położymy tu. I teraz melony. Dobra. Dobra, dawaj tutaj te melony sadzimy. Normalnie jestem melonowym królem, gościu. Ale pokczamp. Dobra, na razie tyle wystarczy tych melonów. Dobra, idziemy trochę pokopać. Czekaj, ja sobie to ustawię jakoś tak, żebym to w miarę ogarniał. Dobra, no będziemy kopać tym teraz. Pa, ile kamienia leci. Widzicie, leci normalnie dirt. O, dobra, podjazdówę mu robią. To złodziej jest jakiś, kradnie przedmioty i spadł na dół, głupi. Ha. Głupi. Co jest? No już więcej was nie było. Pieruny wy. Kicaj. Ale fajny. Ale kicaj to samobójca, on zaraz zginie. Czekaj, a podłóżmy mu tu blok. I spróbujmy go tam... Nie chcesz kicaj biec. Zaraz tam zginiesz. Uciekajże stąd. No i idź gdzieś. Dawaj tu. Dawaj. Ty, jak se fajnie poszedł. Oj, spadł. Sry, niechcący. O! Nieźle się zrobiłem okna, że teraz mam skrzynię, nie? Nie widzę. Ale dobra, cicho, cicho, ja to później zmienię. To się później tam gdzieś zmieni w międzyczasie. O, jest. Dobra, zobaczymy, co będzie ciekawego tutaj teraz lecieć. O, aha. Podwodne. Rzeczy? Rozmaryn. Łoj, jak ekspleci, gościu. Ut! Żółwia mamy. Ej, bez kitu mamy żółwia.
Dobrze, że żółw bez wody przeżyje, ale co jak mi się ryba zrespi? Może się zrespić ryba? O, ty bez wody nie przeżyjesz. Sorry. Chyba w kolejnym odcinku jakieś akwarium robimy. Bez kitu. O, żul! Co, on do wody pójdzie? Nie gadaj. Jaki żgolak. Gdzie jest to wiadro? Dawaj, do wiadra będę łapał te ryby. Chyba się dało tak robić. Dawaj ją! O, mam ją! Złapałem rybę do wiadra. Nice. Dobra, mam ją we wiodrze. Pa! Pokażę ci. Widziałeś kiedyś taką rybę we wiodrze? Co nie widziałeś? No co ty gadasz? Chłopie, jak ja mam we wiodrze rybę. Dobra, słuchajcie. Ja tutaj na tle naszej pięknej farmy i pana żula podwodnego się będę z wami żegnał. Mam galoty bardzo fajne. I ten. No. Jak chcecie więcej takich filmików z tej serii, to oczywiście subskrybujcie kanał z dzwoneczkiem, kto jest nowy. Zostawiajcie łapki do góry. I piszcie komentarzyki. Dokładnie tak. To jest bardzo ważne, żebyście pisali komentarze. Napiszcie losowy, jak nie macie pomysłu na jakiś ciekawy. Jak macie pomysł, to napiszcie jakiś fajny, ciekawy. Dokładnie tak. Ja się z wami żegnam. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Trzymajcie się. Elo.